Dość zaskakująca teza, biorąc pod uwagę, że kanał w tej formie ruszył latem 2017 roku, więc za jakiś może miesiąc, pyknie dwa lata. 10 największych w historii. Materiał oparty na gadżetomania.pl Babylon. Projekt Babylon był projektem o nieznanych celach, zleconym przez ówczesnego prezydenta Iraku Saddama Husajna, by zbudować serię supergunów. Projekt został oparty na badaniach z projektu HARP z lat 60. XX wieku, prowadzonych przez kanadyjskiego eksperta artylerii, Geralta Bulla. Najprawdopodobniej w programie były cztery różne urządzenia. Projekt rozpoczął się w 1988 roku, zaś zatrzymano go w 1990 roku po zamordowaniu Bulla, a części Super Gun zostały przechwycone w tranzycie po Europie. Komponenty, które pozostały w Iraku zostały zniszczone przez ONZ po wojnie w Zatoce Perskiej w 1991 roku. Projekt Babylon, mimo skonstruowania działa próbnego o kalibrze 350 mm, nigdy nie został ukończony. Prace przerwała niespodziewana śmierć Gralda Bulla, który został zamordowany przez nieznanych sprawców. Jest to największe nieukończone działo w historii. 2B1 OK to radziecka ciężka artyleria 420 mm. Model eksperymentalny był gotowy w 1957 roku. Jego podwozie zostało zaprojektowane i zbudowane przez zakład Kirow. Jego 20-metrowa beczka pozwoliła mu wystrzelić 750 kg pocisk na 45 km. Ze względu na złożoność ładowania, miał stosunkowo niską szybkostrzelność, mógł wykonać strzał jedynie co 5 minut. Testy terenowe wykazały różne wady całej konstrukcji, na przykład odrzut był tak silny, że uszkadzał koła napędowe, a sama długość sprawiła, że transportowanie było niezwykle trudne. Jego rozwój trwał do 1960 roku, kiedy idea takich przeładowywanych działu została porzucona na rzecz taktycznych pocisków balistycznych. Jest to największe działo wyprodukowane po II wojnie światowej. 13-calowy moździerz oblężniczy seria amerykańskich moździerzy oblężniczych i obrony brzegowej wyprodukowanych w latach 1860-1864 w zakładach Fort Pitt Foundry w Petersburgu i używanych bojowo w czasie amerykańskiej wojny secesyjnej przez wojska Unii. W czasie wojny secesyjnej moździerze tego typu służyły w prawie wszystkich teatrach działań wojennych. Najsłynniejszy z nich, znany jako dyktator, został zamontowany na specjalnie zaprojektowanym wagonie kolejowym i wziął udział w oblężeniu Petersburga w latach 1864-1865. Był to największy moździerz wojny secesyjnej. M Gerard, popularnie znany jako Gruba Berta, ciężki moździerz oblężniczy kalibru 420 mm produkowany przez Zakłady Krupa Wesen. Był to najcięższy moździerz pierwszej wojny światowej zdolny przebić stopy wszystkich fortów tamtego okresu o grubości 2,5 m oraz osłony pancerne o grubości do 300 mm. Istniała stacjonarna wersja i jej mobilna wersja wyprodukowana w ilości około 30 sztuk grupa Berta mogła w ciągu godziny wystrzelić 10 pocisków po 930 kg każdy na odległość do 15 km a do jej obsługi potrzeba było setki ludzi często mylona z tak zwanym działem paryskim wciąż pozostaje najcięższym moździerzem polowym użytym bojowo a zarazem był to najcięższy moździerz I wojny światowej Działo paryskie, długofalowe działo, kolejowe kalibru 210 mm na kolejowej platformie strzeleckiej, z którego Niemcy ostrzelali Paryż w czasie I wojny światowej od marca do sierpnia 1918 roku. Była to największa armata I wojny światowej. W czasie II wojny światowej... Powstały tylko dwa większe obiekty. Jako broń działo to nie odniosło wielkich sukcesów. Siła niszcząca pocisków była stosunkowo niska, jego lufa musiała być często wymieniana. Licha celność pozwalała co najwyżej na ostrzelanie obiektów o dużych rozmiarach, czyli na przykład miast. Prawdopodobieństwo trafienia w centrum nie różniło się od prawdopodobieństwa trafienia w przedmieścia. Broń ta liczyła się przede wszystkim jako czynnik psychologiczny, który miał zachwiać morale mieszkańców Paryża. 60 cm Karl Gerat 040, w marcu 1936 roku, niemieckie zakłady Rheinmetall AG rozpoczęły pracę nad konstrukcją nowych oblężniczych przeznaczonych do niszczenia obiektów umocnionych, przede wszystkim ciężkich bunkrów w francuskiej linii Marinota. Prace się jednak opóźniły i do użytku armii oddano zaledwie 6 egzemplarzy. Pierwotnym zadaniem muździerzy miało być niszczenie bunkrów linii Marzinota. Nie zdążono jednak na czas z ich produkcją. Dopiero w czasie operacji Barbarossa użyto ich w warunkach bojowych podczas oblężenia Sewastopola. Karol numer 6 został użyty do strzału Warszawy podczas Powstania Warszawskiego. Znanych jest wiele zdjęć Moździerza ostrzawliwującego śródmieście ze stanowiska bojowego u stóp pomnika generała Józefa Sowieckiego w wyparku na Woli. Jeden z pocisków trafił 18 sierpnia 1944 roku w budynek przy Alei Moniuszki 10, w którym znajdowała się restauracja Adria. Przebił się do piwnic i nie eksplodował. Skorupę tego pocisku można obecnie oglądać na dziedzińcu Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Kolejny pocisk trafił 28 sierpnia 1944 roku. Wszczytował część budynku Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Chociaż nie eksplodował, jednak bardzo poważnie uszkodził jego konstrukcję. Moment trafienia został uwieczniony na fotografii, która jest jedną z najpopularniejszych fotografii z Powstania Warszawskiego. Karl Gerat to najcięższy samobieżny moździerz używany w czasie II wojny światowej. V3, jedna z trzech niemieckich broni odwetowych zaprojektowanych podobnie jak lotająca bomba V1 i rakieta V2 w okresie II wojny światowej, jednakże w odróżnieniu od V1 i V2 V3 nie była rodzajem pocisku kierowanego, lecz działem, w którym prędkość pociskowi nadawały eksplozje wywołane kolejno w miarę poruszania się ładunku wewnątrz lufy, ponieważ celowanie przy tego rodzaju konstrukcji było bardzo trudne, cały kompleks został wybudowany i zorientowany jedynie w celu ostrzeliwania Londynu z bezpiecznej odległości. Stąd wywodzi się jego inna nazwa działo londyńskie. 9 maja 1945 roku brytyjscy snajperzy wysadzili instalację, co miało zapobiec użyciu jej przez Francuzów. W bliżej nieokreślonej przyszłości część tuneli oczyszczono i udostępniono zwiedzającym można obejrzeć także kilka szczątków dział. W okolicach Zalesia na wyspie Wolin pozostały betonowe konstrukcje stanowiące podpory dział oraz bunkry, wewnątrz składu rakietu urządzone zostało Muzeum Broni V3. Little David, amerykański ciężki moździerz skonstruowany w 1945 roku, największy pod względem kalibru moździerz na świecie. Działo, przystosowane było do wystrzeliwania pocisków o masie 1860 kg na odległość do 9 km. Pod koniec II wojny światowej moździerz planowano wykorzystać do niszczenia potężnych umocnień japońskich, lecz spóźniona akceptacja przez szefostwo Armii USA spowodowała, że tych planów nie zrealizowano. Po II wojnie światowej moździerz został umieszczony jako eksponat na poligonie Aberdeen Proving Ground w Maryland. Car Puszka, pod względem kalibru największa na świecie armata spośród ładowanych od przodu, eksponowana obecnie na Kremlu w Moskwie. Bombardę tę odlał z brązu w 1586 roku mistrz Ludwisarski Andrzej Czochow na polecenie cara Fiodora Rurykowicza. Na obu bokach ma ona po cztery uchwyty dolin. Początkowo umieszczono ją w ramach fortyfikacji na przedpolu Kremla na Placu Czerwonym. Miała zestaw kul kamiennych o masie 800 kg, które jednak się nie zachowały. W XVIII wieku działo wycofano ze służby i ustawiono na Kremlu koło arsenału jako pomnik militarny. W czasie okupacji Moskwy przez Napoleona spłonęła drewniana laweta działa. Wbrew poglądom, że Carpuszka nie była w stanie strzelić, badania przeprowadzone w 1900. W roku wykazały, że oddano z niej przynajmniej jeden strzał, natomiast nigdy nie była używana w działaniach bojowych. Jej transport i obsługa była zbyt skomplikowana i czasochłonna i wymagała zbyt wielu ludzi. Produkcja amunicji byłaby wykonalna, ale prawdopodobnie zbyt kosztowna. W 2001 roku, na zamówienie władz Moskwy, wykonano żeliwną kopię carpuszki i podarowano miastu Duniec, gdzie stoi przed ratuszem. Eisenbahn Nazywany też ciężkim Gustawem bądź Dorą. Niemieckie działo kolejowe kalibru 802 mm. Największe i najbardziej kosztowne działo w historii. Prace nad Dorą rozpoczęła się w 1935 roku. Ich inicjatorem był Adolf Hitler. W zakładach Krupa rozpoczęto w tym roku studia nad możliwością skonstruowania działa o donośności 45 km, którego pociski byłyby zdolne przebić ściany żelbetonowe o grubości 7 metrów i płyty stalowe o grubości metra. Ramata kolejowa Gustaw była gigantycznym stalowym monstrum. Do transportu musiało być ono rozkładane przy pomocy dźwigów kolejowych, co podobnie jak składanie w całości trwało około 6 tygodni. Do doprowadzenia do gotowości bojowej potrzebowało 4 torów, dwóch wewnętrznych do samego działa i dwóch zewnętrznych do dźwigów kolejowych, które byłyby niezbędne podczas jego montażu. Montaż wymagał zaangażowania około 1400 osób, robotników, techników i wartowników osłonę przed lotnictwem nieprzyjaciela zapewniał Pułk artylerii przeciwlotniczej. W związku z dużą masą pocisków, które przekraczały 7 ton, można było wystrzelić tylko około 2-3 pociski na godzinę. Było to jednak dużo zwaszywszy na siłę działania pojedynczego pocisku. Latem 1942 roku podczas chrztu bojowego pod Sefastopolem pocisk przebił 9-metrową warstwę ziemi i strop z żelbetonu, po czym eksplodował w podziemnym składzie amunicji. Dora znajdowała się pod Sewastopolem 14 dni, wystrzeliła wtedy 20 pocisków. W czasie tych działań nie osiągnięto spodziewanego efektu z uwagi na zbyt duży rozrzut pocisków. Później działo skierowano pod Leningrad, ale nie dotarło ono na planowane stanowisko z powodu kontrofensywy radzieckiej. Następnie działo zostało przeniesione z powrotem do Niemiec w celu przeprowadzenia remontu. Pomimo krążących plotek, nie było używane w Warszawie w czasie powstania 1944 roku, choć Jeden z jego pocisków znajduje się na wystawie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Działo zostało prawdopodobnie zniszczone aby zapobiec jego przechwyceniu.